Cmentarz i mogiła powstańców styczniowych z 1863 roku. Miejsce straceń i mogiła zbiorowa powstańców styczniowych znajdujące się w Łomży. Ożywienie polityczne wśród społeczeństwa łomżyńskiego nastąpiło na skutek wybuchu powstania styczniowego. W Łomżyńskiem prowadziły walkę partyzancką oddziały pułkownika Konstantego Ramotowskiego, pseudonim Wawer, i Władysława Cichorskiego, pseudonim Zameczek. Naczelnikami powstańczymi w Łomży byli Ludwik Wroński, Artur Awejde i ksiądz Ludwik Talarowski. Utworzono także żandarmerię powstańczą. Powstanie poparła ludność wiejska. Do szeregów powstańczych garnęli się kurpie, angażowali księża, niektórzy Żydzi, a także Rosjanie rewolucjoniści, m.in. Sylwester Jevreimow, rozstrzelany w Łomży w październiku 1864 roku. W grudniu 1863 roku powiat łomżyński został oddany pod zarząd generała gubernatora Murawiewa, nazwanego Wieszatielem. Aresztowano ponad 1000 osób, których ponad przeszło 600 wywieziono na Sybir. W lipcu 1863 roku kozacy wymordowali koło Wygody 50 uczniów gimnazjum łomżyńskiego. Wykonywano liczne wyroki śmierci przy szosie zambrowskiej. Rosjanie rozpoczęli represje natychmiast po stłumieniu powstania. Wiele tysięcy ludzi przypłaciło życiem udział w powstaniu. Zostali zamordowani przez wojska rosyjskie. Około 25 tysięcy uczestników walk zesłano na Syberię. Podobnie było w Łomży. Dokonywanie egzekucji nad powstańcami było publiczne. W przeddzień egzekucji trębacz, zwykle na Starym Rynku w Łomży, obwieszczał ludności o mającym nastąpić straceniu, a często siłą zganiano publiczność, aby była świadkiem strasznej zemsty Moskali. W Łomży na miejsce kaźni wybrano kawałek podmokłej łączki nieużytku tuż pod miastem przy szosie zambrowskiej. Wybudowano tam szubienice i ustawiono słupy dla osądzonych na rozstrzelanie. Szereg wykopanych dołów czekało na ofiary. Wieszał powstańców zmuszony do tego czyściciel miejski. Pierwsza egzekucja odbyła się w Łomży w 1863 roku i zawisł na szubienicy Dominik Trzciński. Następnie 28 listopada rozstrzelano Konstantego Kuleszę. W następne dni rozstrzeliwano kolejnych bądź wieszano. W miejscu straceń powstańców styczniowych w Łomży po kilkunastu latach niewidzialne ręce patriotów postawiły krzyż, który policja rosyjska zrąbała. I tak to powtarzało się kilkakrotnie, aż do czasu pierwszej wojny. Podczas okupacji niemieckiej celem uczczenia powstańców zawiązał się komitet, który z ofiar łomżan wykupił z rąk prywatnych na rzecz miasta łączkę przesiąkłą krwią męczeńską i postawił na niej pomnik. Pomnik powstał z inicjatywy Zajączkowskiego, właściciela zakładu fotograficznego. W centrum wznosi się olbrzymi głaz z wykutym i z wypolerowanym krzyżem równoramiennym, otoczonym koroną cierniową z dwoma krzyżowanymi kosami powstańczymi i napisem „Bojownikom za wolność ojczyzny, rodacy”. Poświęcenie pomnika odbyło się 2 listopada 1916 roku przy udziale duchowieństwa, młodzieży szkolnej, stowarzyszeń korporacji miejskich i tłumów publiczności z Łomży.